Siema, znowu to jest kolejny odcinek z singla. Dzisiaj to dokończymy oczywiście, no. Czyli od razu po zakończeniu tamtego odcinka już nagram następny. Nice. No to muszę się trochę spieszyć z nagrywaniem. O mnie. Jak to jest wtorkowo, no tak, to jest wtorkowy odcinek, czyli ja jestem już na egzaminach. Typowo. Na egzaminie chyba z polskiego, dobrze pamiętam. Nie, nie pamiętam dobrze, szczerze. Powiedział co to. Jaki mam. Nagrywam oczywiście w sobotę. A mój pies zaczął ten tlen. Zaczął się ściekać już tam. A ja też jeszcze to szybko nagrywam. No, mój pies ciągle ścieka. Ja pinkole. Nie muszę mi spokojnie też nagrywać. Jak mu daję spokój, żeby spał, no daj mi przerywa w odcinku. No, super. Dobra. No tak. Trochę uszczupliłem, bo było więcej, na pewno pamiętam. To jeszcze szkoła zostanie następny projekt. Bo miałem następny projekt i tak, no i to, tam też dużo szkoła pójdzie. Bym powiedział. Więc pomyślałem jeszcze chyba o tamtym projekcie od razu. Tak to bywa, że myślę od razu jeszcze na następnym projekcie. Ale to muszę na początek zabudować, żeby się na następnym projekcie już. Niech mi za to trochę tego. Mamy 2 minuty dopiero. Wow. Dobra, szybko. A, pinkole. Tam mi się szybko zabrakło. Dobra, let's go dalej. I wejście do tunelu będzie. I robienie tym. Tymi gąbkami jak najwięcej wody wyssać. Dobra, już, hop, szybko. Witamy się od tamtej strony i robienie tego wszystkiego. Mogę jeszcze jedną górę zrobić. Albo po... Wiecie, no myślałem o tym, ale chyba tak zrobię. To by nie byłby głupi pomysł zrobić. Ile, czekaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 i ten stack był prawie. 12 staków zjechało się. 12 staków. A troszeczkę. A chciałem jeszcze takie same piętro zrobić, więc podobnie prawie. Bo chciałem zrobić podwójne laboratorium, czyli na dole skrzynki z tymi wszystkimi rzeczami, już powiedzmy, z wszystkim. Każdą alchemię, na górze same te brewing standy i tak dalej. A na dole powiedzmy itemy na powiedzmy jakie potki zrobienie. Albo magazyn na potki tam. Bo laboratorium, no to magazyn na potki typowo. A że nie mam pochodni, to będę musiał pomyśleć, bo tam na pewno moby będą się respić, więc nie mam co się dziwić. Ale to niszczę i stawiam 11 gąbek moich. Tyle ona się zapełnia? No nie gadajcie, że ona się zapełnia. Ja pinkole. No to dobra. Ona się zapełnia. Wiecie co? Tak szybko tego nie zrobię. Będę musiał cięcie zrobić, bo... Ona się trochę zapełnia. To będzie trochę koszmar z tym zrobienia. Więc dociągnijmy to 5 minut. Najlepiej to 5 minut ciągnę szybko i zrobię cięcie, bo będę musiał to zrobić poza odcinkiem, bo nie pomyślałem, że tyle zejdzie, że ten, bo będę musiał to poza odcinkiem. Myślałem, że to tak na odcinku to będzie lightowe, że to szybko zejdzie, a coś będzie się zapełniało. Więc co?
widzimy się po takim małym cięciu. Dobra, jesteśmy po takim małym cięciu w sumie. Zrobiłem jest 11 mox tych. Zrobiłem pochodnie tam i tam widziałem po prostu jednego szkieleta nawet, więc też się szybko położyć, zrobić to, wszystko tam oświetlić i nie wiem, czy w tym odcinku uda nam się, bo będę musiał znaleźć jaskinię typowo, więc musiał następne cięcie zrobić, żeby aż tam jaskinię do tego. A że tutaj słońce nie chce szybko zachodzić, a mamy 43 dzień, teraz 44 dzień będzie. I skończona budowla oczywiście, więc no, kładziemy się szybko włunać, no, szybko to trzeba oświetlić, żeby nie było żadnych mobów, żeby się tam creeper nie zrespił. A z jak się creeper zrespi, to nie on od boku zniszczy ten, ale... Powiedzcie, że tak dusza się nie zrespiło. Tylko taki, powiedzmy, jeden upierdliwy szkielet. Zniknął? Co? Czy on był jak... What? What? Czy on tu był? Okej? Takie déjà vu? A, tak zrobimy. Jakby się tu był oświetlony. Okej. Takie déjà vu bym powiedział bardziej jest. Mam. Powiem tak, tu ciemno jest, tu na dole, więc powiedzmy tutaj, tu. Lepiej bym po podłodze zrobił, więc trzeba do Netheru polecieć. Typowo do Netheru. Zostawimy to na przepalenie, ale na początek zabierzemy już łóżko. Typowo, łóżko zabierzemy już. Że nam nie będzie potrzebne w tym miejscu. Let's go. Już tam. I przerobimy kalpę od razu. Typowo. Nie ma więcej miejsca. Kalp. O, jest. Po staku poszło. Tu odłożymy, więc. Znowu hop. Znowu stack i parę. I to. Kurde. I... 22. Trzustaki akurat. O kurde. Akurat matematyka. Ja pinkole. Nie pomyślałem o tym, że tak mogą wyjść od razu 300, ale 300 to jest na jakieś trochę przepalania. Po 32 na każdy piecyk prawie, powiedzmy, no. Wstawiaj tutaj to. Ja chyba tam jeszcze po kelpie mam jednym. To poprzepala się. Mam nadzieję, że starczy, jak nie to po patyku będzie. No tak nierówno jest, bo takie jednym 5, drugim 6. F1 kliknął. O, goddamn. To podkładamy. Czy mamy to zakończone? Budowę laboratorium. No w sumie jak się to nie przepalą, to tutaj mam po to jeszcze. Po dwa mam, no to. Essa. Czyże? Przepalam się to. Mogę wziąć kelp od razu tutaj wstać po 32. Czyli jeden stack mógł wziąć. Nie pomyślałem o tym. Moja wina. A czekaj, w którymś tym może być koperze? Nie no, tu są. No 11 będzie typowo. A i karetka za oknem. Au, karetka.
Nie przepalił akurat, dobra. Gdzie mamy sponge zwykłe? W tej skrzynce. Coś dzisiaj musimy jeszcze zrobić. Ale co ty zrobisz jeszcze na tym odcinku? No ja bym poszedł do Netheru. To od razu jakbym chciał pójść do Netheru, to muszę wziąć kaudron typowo. O, set spawns. O, dobrze o tym pomyślałem. No to szkiełko jedno. A co? To wkopię od razu tą. O. O. No. Że mamy już 17 minut, szczerze, to bym zobaczył. Mam drewno jeszcze, czy nie? Bo bym zrobił skrzynki. Czy musiałbym nakopać drewna? Drewno musiałbym nakopać. Mamy tylko 3 deski. No, to będzie trzeba nakopać. A siekierkę chyba miałem, tylko zgubiłem. Albo ją wsadziłem. Miałem diamentową chyba, bo robiłem nie, żelazą chyba robiłem bardziej, nie diamentową. Bo żelaza mamy w ciut trochę, szczerze bym powiedział. 6 bloków. Chyba nam się zniszczyła. I tu crafting trzeba jeszcze przenieść, bo mam go tu. Dobra, a to możemy zostawić na odpadek, szczerze bym powiedział. To troszeczkę może poniszczymy, jak słońce nie zachodzi tak szybko. To tam pójdę typowo. Jak mam tam świerków dużo, to po to mam sobie swoje miejscówki ścinać. A co? Kurde. Nikt mi tu nie zabroni. Chyba, że klipem mi z tyłu wybuchnie. To wtedy byłby przypał. Ale w sumie to mam zbroję. Ale nie mam chyba przed wybuchem enchantu jeszcze. A musimy mieć krowy, żeby mieć skórę i ścinę. Ścina to tam rośnie, więc tam nie z takim problemem. Jak będzie pierwszy, powiedziałbym, skóra. Czy będzie trzeba, będą się ci znaleźć krowy tutaj przynieść. Oj, dużo jest roboty, szczerze bym powiedział, że bardzo są wciągające dla mnie ten survival, szczerze bym powiedział, że tam jak się przyjmują szczerze odcinki, jak widzę, że na YouTubie jest z ile jest nawet godzin, bym powiedział, no po 33 godziny jest średnio, bym powiedział, na odcinek, szczerze mógłbym, tak będzie dobrze szło, to mogę mieć szybko tak dużo wysiedleń, godzin powiedzmy na tym YouTubie, bo tak mi wchodziły to wszystko, więc no, bym powiedział, nie jest tak źle, jakbym myślał o tym wszystkim. To wszystko 45, najlepiej do stacka dobić. Gdzie jeszcze? Jakieś drzewo, bo muszę do stacka dobić, bo tak to 4 chyba staki desek, no to będzie jakieś, no trochę skrzynek będzie. A, mówiłem, że jest na pewno jakieś niezabierane. Ile będziemy mieć dokładnie w tej chwili? 53, mało, jeszcze mało. Musi być tutaj 64. Jeszcze 59. Jakieś niskie drzewo będzie dla Tufikana, będzie, no super. Tam gdzie jest taki ileś na pewno od razu to tam. Tam. Dobra, idziemy. No czy niedługo będzie trzeba noc, więc położymy się od razu, więc będzie od razu wszystko. Znaczy, mówię wszystko od razu. Na początek na pierwszym piętrze będzie to poza odcinkiem, chyba zbuduję drugie piętro albo jedno piętro. W sumie mam tak dużo miejsca, to po co mi drugie piętro w sumie? Takie logika. I chest. Chest, a nie ich. Dobra, 32. Spoko. 32 skrzynki i ile drewna? 4, czyli 6, czyli dwóch brakuje.
No nie wierzę, ja pinkole. Tutaj jest prawda. Nie, jedno, nie wiem, trzy. O, to jednego zabrakło do 33 skrzynki, a musimy mieć teraz 34 skrzynkę, więc musiałbym mieć 16 typowo. Ale ma... No 16, bo 8 to 8 to 16. Logika moja. Mamy 15 minut jeszcze, żebym powiedział. No to trochę już jest czasu, a czekam na noc i będzie 45. Nie w 5, tylko 40. Nie skrzynię się, zrobiłem 45 dzień będzie. Czyli już mamy, no, prawie połowę setnego, 100 dni. A w ogóle się noc robi, bo chcę położyć się spać w Minecrafcie, żeby następnego dnia zrobić, postawić skrzynki. Dużo mam planów na ten singiel, więc omega. To będzie, a to musiałbym zagrać Dirtiem, czymś się tak nie wyglądało. Dużo roboty jest to naprawienie, żeby tak ładnie wyglądało. Au. Nie trafiłem w dziurkę. A w sumie, po co tylko, nie wiem czy wziąłem, nie wziąłem banner. Po co tu muszę, miałbym po drugiej stronie. Where is banner? Tu. Za wodę na początek zrobimy. Nie wiem czy na tym odcinku pójdę na... O! Ale wiecz się ułożył. U. A poklikamy od razu jakby... Bak 1.15.2 AU. Nie tak nisko. Będą wyżej. O! O, i teraz można się nie bać. Bo mam dwóch tych zabitych. I szybko lecimy. Najlepiej to się tu mocno trzeba zrobić. Teraz wezmę stack kelpów. Więc no. W sumie razem jest 5 stacków. No po 64 w sumie to będzie ok, typowo. Wcześniej odcinku chyba podawałem seeds, jak nie no, podam oczywiście to poza odcinkiem, muszę sobie skopiować seeda i powiedzmy wkleić tego ukośnik cheaty, żeby powiedzmy nie było, że ten to mam siekierkę. LOL LOL. Dobra. Tak. Dobra, easy. Gdzieś jest wolny jeszcze. O. Ostatnie 8 pójdzie. No i mam tak rozłożone tutaj po dwie i tak dalej. Mam dużo miejsca, więc tutaj będą mogły być break standy tu. Tak wszędzie. To jest duże laboratorium i ma być dużo rzeczy w tym miejscu. Więc no. Już mam 18 minutę? Tak szybko? Rybki, nie straszcie mnie, dobra? Ja żartuję. To szczerze bym powiedział, że 19 minuta. Bo zaraz 19 minuta będzie normalnie. A w trzecim odcinku muszę pójść nakopać obsydianu i pójdziemy do netheru. I z daleko od szkieletów, bym powiedział, z daleko od wither szkieletów, bo one mogą mnie zabić i po rzeczy będzie mi ciężko pójść. Jak będę miał F3, to będę wiedział korty, gdzie niby zginąłem, więc będę mógł te korty pójść, więc... To dużo jeszcze jedzenia trzeba, więc te jedzenie trzeba zebrać. Go, go, go. Charge. No. Już mi się trochę Team Fortress przypomniał. Ajajaj. Tak, z 300 poproszę, tak najlepiej, no. Tym więcej staka, tym więcej staków, tym bardziej. Nie będę musiał się bać o żarcie. Już teraz będzie 20 minut, seriously?
Nie wierzę. Tak szybko. Aż to po prostu skręcałem, no. Nie wiesz. No jeszcze 20 minut. Dobra, zbierzemy. Boję się tu psa wsadzić teraz, bo mi zginie. Wiecie co? Wolę o to jedno zniszczyć, żeby psa nie zronić. Dobra. To ostatnie i... A niech zje, bo... Dobra. Robimy tak. Taką zamianę. To tu i to tutaj. Więc mamy 300 i 30, więc co? W następnym odcinku pójdziemy do Nethera i poszukamy Blaze'ów, więc co? Jak znajdziemy, więc co? Widzimy się do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej hej.